Czwarta edycja zawodów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży Big Little Monkey za nami. W Centrum Wspinaczkowym Sport Poziom 450 młodzi adepci wchodzenia na ściankę mogli ze sobą rywalizować w różnych kategoriach. Trzy kategorie wiekowe mamy, od 7-latków do 15-latków, także dosyć duży rozrzut, bardzo dużo dróg, każdy ma do zrobienia po 8 dróg wspinaczkowych. Także jest to dosyć dużo, prawie 100 metrów do przewspinania mają zawodnicy. Na każdej drodze zdobywamy punkty, za każdy złapany kolejny chwyt na drodze dostajemy punkt. Za przejście drogi w całości od początku do końca są jeszcze ekstra dodatkowe punkty, bo to jest najbardziej wartościowe we wspinaniu. No a walczymy, no i potem sumujemy te punkty i na podstawie sumy wychodzi nam, kto wygrał. A walczymy o nagrody, dosyć fajne, mamy niezłych sponsorów w tym roku, jak co roku zresztą, także też sporo miasto pomogło, także bardzo jesteśmy wdzięczni, bardzo się cieszymy, kupę ludzi przyjechało z całej Polski praktycznie, także z roku na rok jest coraz fajniej. Po prostu tak pomyślałem, że może się spróbuję powspinać. Są wysokości różne, wchodzisz, schodzisz, wspinasz się. Jestem jak na razie w klasyfikacji generalnej pierwsza w Polsce. Tutaj drogi są w miarę fajne. Wszystko, jak na razie zatopowałam na 12 dróg, zatopowałam 11 dróg. Jedną przeszłam do połowy. Spadłam tak naprawdę na kruksie drogi, tak jak większość dziewczyn w mojej kategorii. Często tak jest, że z perspektywy kogoś, kto patrzy na drogę, to się wydaje bardzo łatwe, a tak naprawdę jest to jedno z trudniejszych dróg dla nas, zawodników, a dla kogoś, kto patrzy, dla trenera lub osoby oglądającej, rodzica, wydaje się to łatwe. Byłam kiedyś na urodzinach u mojej koleżanki na wspinaniu i pani zapytała, gdzie trenuję, a ja jeszcze pierwszy raz byłam na ściance i po prostu pani powiedziała, że mam talent i zaczęłam się wspinać. Ta grupa wiekowa jest bardzo istotna tak naprawdę, żeby ich czasem odciągnąć od komputera. Większość z nich tak naprawdę nie potrzebuje tego, bo oni już trenują, oni już poznali wspinanie i oni chcą jeździć na te zawody z własnej przyjemności. Ale część dzieciaków też zobaczy, weźmie przykład od nich, tak? Na zawodników w każdej z sześciu kategorii czekały atrakcyjne nagrody. Szczegółowe wyniki rywalizacji można znaleźć na Facebooku Sport Poziom 450.